Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na prezentownik dla panów. Dokładnie, prosiłyście, moje drogie panie, żebym podsunęła Wam pomysły, co możecie kupić na prezenty świąteczne, urodzinowe i nie tylko dla Waszych mężczyzn, ale wiem, że są tutaj również na moim kanale panowie. Być może znajdziecie dla siebie coś ciekawego, także zapraszam Was bardzo serdecznie na taki szybki przegląd. Moja pierwsza propozycja dla Was jest to marka Kościuszko. Ja tę markę pokazywałam Wam przy okazji jednego z moich vlogów, gdzie wybraliśmy się z Massimo na targi kosmetyczne i odkryliśmy właśnie wtedy bardzo ciekawą markę. Markę tworzącą produkty dla mężczyzn, produkty naturalne, pielęgnację miejską, czyli taką, która będzie odpowiadała na wszystkie potrzeby skóry związane z tym, co dzieje się przede wszystkim w miastach. Smog, promieniowanie, stres antyoksydacyjny, ale również będzie wpływała na przykład na gojenie podrażnień po goleniu. Mamy również w ofercie zapachy. I powiem Wam szczerze, że jest to bardzo ciekawa marka. Mój Massimo przetestował sobie kilka produktów tej marki plus zapachy i naprawdę marka obiecująca, przyciągająca. I tak jak powiedziałam, bardzo ciekawa. To, na co warto również zwrócić uwagę, to to, że oprócz naturalnych składów marka skupia się również na takiej bazie stworzonej z 5 minerałów. Minerałów, które będą odpowiadały na potrzeby naszej skóry. I wśród tych minerałów znajdziemy między innymi magnez, który chroni przed miejskimi toksynami, łagodzi napięcie nerwowe, redukuje zmarszczki mimiczne. Krzem, który zapobiega opuchnięciom. Żelazo, które do tlenia komórki i chroni je przed infekcjami, ale też pobudza je do odbudowy. Miedź, który spowalnia procesy starzenia dzięki właściwościom antyoksydacyjnym oraz cynk, który ułatwia gojenie podrażnień i przyswajanie witamin. Widzicie? Bardzo ciekawa, bardzo intrygująca. Marka, która pojawiła się na rynku jakiś czas temu, ale tak sobie podglądamy Instagram marki, media społecznościowe i widzimy, że rzeczywiście mężczyźni interesują się tymi produktami. No i właśnie, skąd ten pomysł na prezent świąteczny? Ponieważ w ofercie marki pojawiła się taka właśnie fajna, słuchajcie, tuba. O, zobaczcie, tak ona wygląda. Jest to propozycja prezentowa. W tej tubie znajdziemy między innymi, czekajcie, już sobie otworzę, znajdziemy bardzo fajne skarpety, ale mamy też tutaj produkt, który jest moim zdaniem bardzo uniwersalny i sprawdzi się, jeśli chodzi o tak naprawdę wiek każdego mężczyzny, typ skóry każdego mężczyzny, a jest to taki balsam do twarzy i do brody. Ponieważ w ofercie marki znajdziemy również produkty, tak jak powiedziałam, po goleniu, produkty pielęgnacyjne, przeciwzmarszczkowe, antyoksydacyjne, ale również produkty właśnie do pielęgnacji twarzy i brody plus zapachy. I tutaj mamy bardzo ciekawy taki, powiedziałabym, lotion, krem. Max przetestował go sobie po goleniu i powiedział, że niesamowicie fajnie łagodzi skórę, tak ją koi, wygładza, skóra się robi miękka, przyjemna w dotyku. I tak jak mówię, jest to produkt, który sprawdzi się tak na dobrą sprawę do każdego typu skóry, ale również bez względu na wiek. Fajna propozycja dla młodszych mężczyzn ze względu właśnie na takie skarpetki. Chociaż jeśli wasi panowie lubią nosić, powiedziałabym, takie bardziej ekstremalne skarpety, to też będzie fajna sprawa. Ale oczywiście nie musicie kupować samego takiego zestawu prezentowego, bo wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę internetową i zobaczycie, jaka tam jest fajna oferta tych wszystkich produktów. Możecie na przykład wybrać zapach.
Zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie pakowane, właśnie z logo marki, fajny design. Zapachy też mają prosty skład i tutaj akurat mam wodę toaletową, która bardzo ciekawie pachnie. To jest taki zapach, który sprawdzi się w ciągu dnia, szczególnie w ciągu dnia, i myślę, że też polubią go mężczyźni w każdym wieku. Także słuchajcie, moja pierwsza propozycja dla panów, jeśli szukacie fajnych zestawów, no to może właśnie coś takiego. To też jest takie rozwiązanie dla mężczyzn, którzy dbają o siebie w odpowiedni sposób. Szukają produktów pielęgnacyjnych, niekoniecznie z tej półki kobiecej, gdzie mamy gęstsze formuły, inne zapachy, nie do końca mogą się mężczyznom podobać, a tutaj mamy tak, produkty naturalne w bardzo przyjemnych zapachach, o fajnym działaniu, dostosowane do potrzeb męskiej skóry, więc myślę, że naprawdę jest w czym wybierać. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy temacie zapachów i zestawów. Bo moja kolejna propozycja dla Was jest to taki właśnie zestaw Tommy Hilfiger z zapachem Impact Intense. Jeśli orientujecie się troszeczkę w zapachach Tommy Hilfiger, to zapewne wiecie, że jest dostępna wersja Impact i jest właśnie wersja Impact Intense. Ten zestaw zawiera, już Wam mówię, wodę, słuchajcie, o, mamy tutaj perfumę i mamy produkt pod prysznic do mycia ciała i włosów, czyli dwa w jednym. Coś, co panowie lubią, takie powiedziałabym bardziej skomponowane zapachy, nie zapachy, tylko połączenia właśnie różnych produktów, czyli mamy coś w jednym, nie trzeba brać szamponu, nie trzeba brać odżywki, nie trzeba brać produktu jakiegoś żelu pod prysznic, mamy wszystko jednym, bardzo fajny zapach. I do tego, co chciałam Wam powiedzieć, ten zapach to jest taki zapach, który w mojej rodzinie i wśród moich bliskich wszyscy panowie uwielbiają, bo jest on dosyć taki korzenny, ciepły, otulający, troszeczkę bardziej taki wyrafinowany od tradycyjnego zapachu Impact, przepraszam, ale właśnie przetestowany przez mężczyzn w mojej rodzinie wśród bliskich w różnym wieku. I wszyscy panowie mówią, że ten zapach jest naprawdę fajny, taki wyjątkowy. Czyli można by było powiedzieć, że jeżeli szukacie perfum, szukacie jakiegoś zapachu dla mężczyzny, to na pewno ta propozycja będzie dobra. Bo wiecie, jak to jest z zapachami? Nie zawsze jesteśmy w stanie trafić w taką nutę zapachową, którą mężczyzna polubi. A tu jest coś, co sprawdzi się bez względu na wiek i wszyscy panowie mówią, że jest trwały, że jest bardzo ciekawy, że się fajnie utrzymuje na skórze, że rzeczywiście go lubią. Także polecam Wam kolejna propozycja, właśnie taka zapachowa. Jeśli macie trochę więcej gotówki, to dobrym rozwiązaniem na prezent dla mężczyzny jest również zegarek. Wiadomo, każdy mężczyzna chciałby mieć zegarek typu Rolex, wypasiony Omega, Patek Philips czy jakiekolwiek inne zegarki z tej wyższej klasy, że tak powiem. Ale oczywiście taki zegarek też dosyć dużo kosztuje. Natomiast są zegarki, które będą pasowały dla mężczyzn w różnym wieku, ale też ze względu na ich upodobania i tego, jaki mają swój styl. Jeśli wasz mężczyzna jest osobą, która stawia na klasyka, nosi klasyczne ubrania, częściej widzicie go w garniturze ze względu na swoją pracę i nie tylko, to moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zegarki, są zestawy od Daniel Wellington. W takich zestawach najczęściej mamy zegarek i też pojawia się wymienny pasek. To są zegarki klasyczne, zegarki o ładnej formie. Zresztą my w domu też takie zegarki mamy. Ma mój Massimo, ma mój tata, mają moi bliscy. Ja te zegarki posiadam i jestem, powiem Wam, bardzo zadowolona. I wiem, że zawsze w tym okresie przedświątecznym Daniel Wellington robi różnego rodzaju wyprzedaże, jakieś kody rabatowe i nie tylko. Więc może warto by było się rozejrzeć właśnie za takim zegarkiem. Tam do wyboru macie paski skórzane, paski materiałowe, macie również zegarki na bransoletach, także jest w czym wybierać. Natomiast jeśli mężczyzna jest młodszy lub też nosi się bardziej sportowo, być
może jakoś bardziej ekstrawagancko, ma jakiś swój styl, no to może na przykład zegarek od marki Guess. I powiem Wam, że ja właśnie w tym roku zrobiłam taki prezent mojemu Massimo, a dostał on ode mnie ten oto zegarek. I to jest zegarek, który tak naprawdę Massimo chciał mieć, już na niego patrzył tam od kilku dobrych miesięcy, ale to nie jest pierwszy zegarek od Guess, jaki posiada. Wcześniejszy model od tego, bardzo podobny, też na kauczukowym pasku, też z dużą tutaj widzicie, tutaj taki pięknie ozdobionym, czekajcie, jak to się mówi? No, zapomniałam słowa, a wiedziałam, o co chodzi, tarcza, o! W taką właśnie fajną, wypasioną tarczą w kolorze granatowym i złotym. Zachwyca się tym zegarkiem. Wcale nie był aż taki drogi jak na przykład Rolex. Ale słuchajcie, tak sobie pomyślicie, no a tam Anita Guess, co to za marka zegarków? Powiem Wam, że ten zegarek, który Massimo dostał ode mnie jakieś 10 lat temu, też marki Guess, bardzo dobrze się u niego sprawdził. Absolutnie nic nie działo się z mechanizmem. Nie musiał kupować jakichś dodatkowych baterii, kombinować przy tym zegarku. Nie robiło się nic z tym paskiem kauczukowym. Bardzo był zadowolony i dlatego też właśnie chciał w tym roku na święta prezent w postaci kolejnego zegarka od marki Guess. Bardzo mu się podoba design. Zresztą Massimo jest taką osobą, która lubi zegarki, które są duże, które widać, które... On nie nosi żadnej biżuterii, więc tutaj po prostu ten zegarek jak nosi, żeby był taki duży, ciężki, widoczny i właśnie postawił sobie, chciał taki prezent ode mnie, ale jak wejdziecie sobie na stronę Guess i poprzeglądacie sobie propozycje zegarków męskich, to zobaczycie, że jest ona naprawdę ogromna i są tam przepiękne modele, niekoniecznie właśnie na takich kauczukowych paskach, ale również bardziej klasyczne i tutaj dodam w dobrych cenach. Także moim zdaniem zegarek to też jest bardzo dobre rozwiązanie, nawet nie tyle na święta, ile w ogóle jako prezent dla mężczyzny, ale musicie go dobrać pod kątem tego właśnie, jaki jest wasz mężczyzna, jak się nosi, jak się ubiera i wtedy myślę, że będzie to dobry prezent. Jeśli rozmawiamy o prezentach dla mężczyzn, to na pewno dobrym rozwiązaniem jest cała galanteria skórzana. Ja tutaj mam akurat taką propozycję ze skóry, to jest ochnik na dokumenty, na karty, nie jest to portfel, ale też bardzo dobrze się sprawdza. Wiecie, mężczyźni czasami gdzieś tam mają po kieszeniach upchane te swoje dokumenty, karty, albo też noszą zbyt duże portfele, gdzieś ten portfel im wystaje. Te portfele też często się niszczą, ponieważ oni wkładają je sobie do kieszeni, czy gdzieś tam w kurtce, czy gdzieś tam w marynarce. Więc zawsze taka galanteria skórzana, takie właśnie dodatki skórzane, to jest dobre rozwiązanie. Czy na przykład ładna skórzana torba na laptopa. Też moim zdaniem świetne rozwiązanie, inwestycja na parę dobrych lat, portfel, kosmetyczka, wszystko to, co można kupić ze skóry, oprócz pasków. Dlaczego nie paski? Ja wiem, że często my kobiety też kupujemy mężczyznom paski skórzane, ale słuchajcie, z paskami to jest tak, że trzeba po pierwsze znać rozmiar naszego mężczyzny, czy osoby, której chcemy właśnie taki pasek sprawić, żeby nie był ani za krótki, ani za długi, ale też musimy wiedzieć, jaki pasek wybrać, czy ma być to pasek bardziej klasyczny, na przykład do garnituru, czy pasek do jeansów. Więc moim zdaniem pasek to nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest dobre rozwiązanie na prezent, bo nie chcemy kupić takiego paska, który gdzieś tam będzie leżał, albo ten mężczyzna będzie chciał się po prostu tego paska pozbyć. No, po co taki prezent, tak? Więc z paskami tutaj trzeba uważać. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest portfel, jest na przykład taki card holder, właśnie torba na laptopa, czy kosmetyczka, jeśli wasz mężczyzna dużo podróżuje, wyjeżdża, ładna, fajna, pakowna kosmetyczka. To zawsze będzie lepsze rozwiązanie niż pasek. A skoro jesteśmy już w takich tematach, powiedziałabym, bardziej odzieżowych, stylowych, to moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest też szalik. Ale słuchajcie, nie szalik z Zary, nie szalik z Reserve, tylko dobrej jakości szalik. Najlepiej, jeśli to będzie szalik z wełny lub z kaszmiru. Dlatego, że to będzie szalik, który
naprawdę będzie dawał ciepło, nie będzie zostawiał tak zwanych farfocli. Na przykład ostatnio mój Massimo kupił sobie szalik w Zarze, w dotyku był miękki, przyjemny, ładny kolor, zapłacił za niego jakieś 90 zł i wścieka się za każdym razem, kiedy go założy, kiedy zakłada ten szalik na garnitur, bo on po prostu zostawia mu wszędzie na tym garniturze, na koszuli właśnie te farfocle. Jest to dla niego niekomfortowe i powiedział, że to się po prostu do niczego nie nadaje, wyrzucone pieniądze w błoto. Więc jeśli już chcecie kupić waszemu mężczyźnie, czy właśnie jakąś taką propozycję dla panów, to postawcie na dobrej jakości szalik. Ja ostatnio kupiłam w Van Graaff szalik, który wykonany jest w 100% z wiskozy. Bardzo przyjemny w dotyku, ciepły, akurat w takim odcieniu szary, ciemny, szary, jasny, szary, czarny, który będzie pasował Massimo do garniturów, które ma u siebie, do kurtki, do płaszcza, bardziej klasyczny. Stawiajcie właśnie na takie szaliki, które są bardziej klasyczne, w kolorach, które będą pasowały do wszystkiego. I jeśli już zdecydujecie się na taki szalik, to też zwróćcie uwagę na jego długość, bo oczywiście szaliki są w różnych długościach, o różnej grubości, o różnej fakturze, i jeśli wasz mężczyzna nosi garnitur, nosi płaszcz, to na pewno lepszym rozwiązaniem będzie krótszy szalik, właśnie taki klasyczny, z cieńszego materiału, ale tak jak mówię, z dobrej jakości materiału. Natomiast jeśli kupujecie szalik dla mężczyzny, który nosi sportowe kurtki, jakieś parki, no to wiadomo, to nie do końca będzie dobre rozwiązanie. Postawcie na taki szalik, który będzie dłuższy, którym będzie mógł się lepiej zawinąć. Szaliki dostaniecie praktycznie wszędzie, ale tak jak mówię, zwracajcie uwagę na skład, zwracajcie uwagę na jakość i też na to, żeby to nie był szalik z jakąś domieszką moheru, bo panowie nie lubią, jak ich coś tutaj gryzie. No i też zwracajcie uwagę na kolorystykę takich szalików. Oczywiście możecie też, jeśli wasz mężczyzna nosi czapki, jeśli nosi kaszkiety, to zawsze też fajnym rozwiązaniem będzie właśnie taka czapka, kaszkiet, bejsbolówka. No tak jak mówię, w zależności od tego, jak się ubiera, jaki ma styl i czy w ogóle nosi takie nakrycia głowy, bo też czasami kupujemy jakieś czapki, rękawiczki, które potem gdzieś leżą, no bo oni po prostu tego nie noszą, panowie tego nie noszą, nie lubią zakładać sobie czapek, nie lubią nosić kaszkietów, nie lubią nosić rękawiczek bardzo często, więc zastanówcie się nad tym, czy taka część garderoby to na pewno będzie dobre rozwiązanie, a jeśli już, to dopasujcie ją do stylu, który nosi ten mężczyzna. Bardzo często też w propozycjach prezentowych dla panów słyszę o krawatach. Ja osobiście uważam, że krawaty to nie jest dobre rozwiązanie na prezent. A dlaczego? Dlatego, że krawaty dobieramy pod względem wieku mężczyzny, koloru garnituru, koloru koszuli, ale też jego wagi i wzrostu, ponieważ krawaty są o różnej długości, o różnej grubości. I wybierając krawat cienki i krótki dla mężczyzny, który jest starszy i grubszy lub też ma brzuszek, taki krawat po prostu będzie, słuchajcie, źle wyglądał, będzie za krótki, będzie mu odstawał, nie będzie dobrze komponował się z garniturem. Trzeba wiedzieć, jak ten krawat dobrać, a nie zawsze mamy taką wiedzę, czy na przykład jakiej kolorystyki są garnitury, które ten mężczyzna posiada, jakie koszule lubi nosić. Okej, widzimy jego wzrost, widzimy jego wiek, widzimy jego wagę, no ale no nie zawsze trafimy z tym krawatem. Poza tym też warto zwracać uwagę na składy krawatów, bo to też jest bardzo ważne. I na przykład ja widzę po moim Massimo, że on ma bardzo duży problem z kupieniem odpowiedniego krawata, właśnie ze względu na to, że jest większy, ma ponad 1,80 m i zdecydowanie woli dobierać szersze krawaty, dłuższe krawaty, a moda jest różna, moda się zmienia i na przykład z tego, co zauważyliśmy, w Zarze krawaty, które możecie dostać dla panów, są bardziej dla młodych mężczyzn, dla, powiedziałabym, mężczyzn takich wieku do 40, może maksymalnie do 50, ale szczupłych, o fajnych sylwetkach,
w takiej kolorystyce neutralnej, ale z kiepskich jakości materiałów, więc lepiej już postawić na markę, taką typową markę, która przygotowuje, która opracowuje, tworzy garnitury, ale tak jak mówię, no, ten krawat też nie zawsze jest trafionym prezentem, więc ja osobiście uważam, że nie warto kupować krawatów na święta, no bo tak jak mówię, to się nie sprawdza. Tak samo skarpety. Często też słyszę o tym, że mężczyźni na święta dostają skarpety. Ale wiecie co, te skarpety to są takie, że można w nich chodzić po domu. Jeśli już chcecie kupić mężczyźnie skarpety, to postawcie na markę Falke. To jest marka, która tworzy kaszmirowe skarpety dla mężczyzn, między innymi, i to są naprawdę z dobrej jakości materiałów skarpety, które są wyższe, które bardzo dobrze opinają łydkę, dobrze się trzymają, nie rwą się, nie ma też na nich takich farfocli, które się pojawiają, grzeją, co jest bardzo ważne, i pasują między innymi do klasycznych spodni czy do garniturów. Owszem, te skarpety kosztują więcej, ale to jest dobra inwestycja. Nie ma sensu kupować takich, wiecie, tanich skarpet, jakichś kolorowych, gdzieś tam w jakimś sklepie. Jeśli już chcecie kupić skarpety, to postawcie na naprawdę dobrą, jakościową markę. I Falke jest taką marką. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałam Wam zwrócić uwagę na pewną bardzo ważną sprawę. Ja wiem, że my panie mamy czasami duży problem z tym, żeby coś dla tych mężczyzn kupić. Ale tak na dobrą sprawę, jak przyjrzycie się zainteresowaniom tego mężczyzny, temu, jaki ma styl, co lubi, czym się zajmuje, jaką ma pracę, zawsze jesteśmy w stanie coś dobrego wybrać. Może to być piękne pióro, czy też długopis jakiejś dobrej marki. Nie tam Parkera, nie słuchajcie jakichś tam tanie długopisy, ale naprawdę postawcie na marki, które tworzą przepiękne długopisy, przepiękne pióra wieczne, pióra kulkowe. To jest zawsze dobre rozwiązanie, pięknie zapakowane i też prezent na lata. Czasem można na nich stworzyć również jakiś grawer z dedykacją, więc na pewno też będzie to jakaś pamiątka. Słuchawki. Jeśli mężczyzna interesuje się internetem, grami komputerowymi, muzyką, lubi spędzać czas właśnie przed komputerem, może postawcie na dobrej jakości słuchawki, na przykład słuchawki marki JBL. Kiedyś sama pracowałam z marką JBL i wiem, że to jest naprawdę fajna, dobra jakość, ale tych słuchawek jest na rynku bardzo dużo i myślę, że spokojnie też coś wybierzecie. Książka. Być może mężczyzna czyta sagę jakiegoś tam swojego pisarza i pojawiła się nowa książka tego pisarza. Może warto właśnie ją sprezentować, na przykład pod choinkę. Czyli książka. Notes. Dobrej jakości, w pięknej oprawie. Notes. To też jest zawsze fajne rozwiązanie. Być może coś związanego ze sportem, na przykład karnet na siłownię, karnet na basen, wykupić mu subskrypcję, jak to się mówi, wykupić mu po prostu karnet na dłuższy czas, bo jeśli chodzi na taką siłownię, no to zróbcie mu prezent i na przykład zaproponujcie, że zapłacicie za kolejny rok z góry. O, zawsze to też jest jakieś dobre rozwiązanie i myślę, że ten mężczyzna się ucieszy. Widzicie, tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Płyta z ulubioną muzyką, płyta z jakimś dobrym filmem, który nawet razem obejrzycie. Nawet ostatnio proponowałam Wam bony prezentowe na zabiegi. Mężczyźni też lubią się dopieszczać, więc może taki bon prezentowy na jakiś fajny zabieg, zabieg z gorącymi kamieniami, masaż relaksacyjny, żeby też sobie odpocząć. Mężczyźni też się stresują, moje drogie panie, więc oni też czasami potrzebują właśnie takiej chwili dla siebie i odpoczynku. Widzicie, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I mam nadzieję, że dzisiaj pomogłam Wam w wyborze. Być może też zainteresowałam panów tymi propozycjami, które przedstawiłam. Myślę, że to będzie tyle i możemy już zakończyć prezentowniki. Był prezentownik dla niej, był teraz prezentownik dla panów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!